Pryzmat. Para, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Jest ze mną Jan Krawczyk. Dzień dobry. Zacznę od pytania takiego bardzo ogólnego. Od kiedy grasz na perkusji? Od 14 roku życia. Jak wyglądały te twoje początki? Początki wyglądały tak, że chodziłem do szkoły muzycznej na fortepian. I po skończeniu pierwszego stopnia stwierdziłem, że fortepian to nie do końca moja bajka. No i przepisałem się na perkusję. I do liceum muzycznego zacząłem chodzić na perkusję. Później były studia muzyczne na perkusję. No i tak to leci. Uważasz, że szkoła muzyczna i takie rzeczy są niezbędne, żeby zostać pełnoprawnym perkusistą? Nie jest to niezbędne, natomiast szkoła muzyczna generalnie bardzo poszerza horyzonty, ponieważ w szkole muzycznej, jak się uczymy, zajmiemy się teraz perkusją. Jak się uczymy na perkusji, to uczymy się równocześnie na wielu innych instrumentach, więc nie tylko na bębnach, czyli nie tylko rytm, ale też uczymy się na wibrafonach, marimbach, ksylofonach, czyli też jak gdyby na instrumentach melodycznych, w związku z czym no, jest człowiek bardziej muzykalny, że ten perkusista jest bardziej muzykalny, ponieważ poznaje jakie większe spektrum tych instrumentów perkusyjnych, no co wiadomo przekłada się na taki bardziej wszechstronny rozwój. Który perkusista na świecie bądź w Polsce wzbudza w tobie największy respekt? O, perkusistów jest bardzo dużo, dużo. Może powiedzmy tak, że jak zaczynałem grać na perkusji, to takim moim idolem był Neil Peart z zespołu Rush, niestety już nie żyje. Później był okres Dave'a Weckla, bo to wiadomo, w tych tamtych czasach, czyli lata 80., no to było bożyszcze w ogóle wszystkich perkusistów w Polsce i nie tylko. A teraz no to nie jestem w stanie określić jednego perkusisty, ponieważ co rodzaj muzyki, a słucham różnych rodzajów muzyki, no to inny perkusista, który się specjalizuje w danym rodzaju muzyki, jest jak gdyby, nie że idolem, no ale... Jest, w każdym razie jest bardzo dużo perkusistów, którzy reprezentują różne style i tu ciężko wskazać jednego. A jaka jest taka największa trudność gry na perkusji? Koordynacja. Czyli tutaj stricte ruch i sprawność fizyczna? Znaczy sprawność fizyczna, nie do końca sprawność fizyczna, bo sprawność fizyczna kojarzy nam się, nie wiem, z siłownią, z bieganiem i tak dalej. Chodzi o koordynację, czyli gramy dwoma rękami, dwoma nogami i połączenie, powiedzmy sobie, że prawa ręka gra coś innego niż lewa noga w tym czasie albo prawa ręka z, nie wiem, z prawą nogą i tak dalej, no to kwestia koordynacji kończyn, to mi się wydaje, że jest takie najtrudniejsze. Jesteś też nauczycielem oczywiście gry na perkusji i z twoich doświadczeń, co młodym, początkującym perkusistom sprawia największą trudność? Z młodymi perkusistami myślę, że tak jak w ogóle z ludźmi, którzy zaczynają grać na instrumencie, jest jeden podstawowy problem. Chcieliby grać, a nie chcieliby ćwiczyć. I przychodzi mnóstwo dzieciaków, no zresztą nie tylko dzieciaków i starszych, którzy dobrze, fajnie by grali, znaczy chcieliby grać fajnie i tak dalej. No to ja mówię, no dobrze, to musimy od czegoś zacząć. No i okazuje się, że pierwsze ćwiczenia są żmudne i trzeba temu poświęcić nie 5 minut dziennie, tylko troszeczkę więcej. No i tu się zaczynają schody. Więc jest kwestia wytrwałości, takiej samodyscypliny. Zresztą jak chyba we wszystkim, w czym człowiek chce być dobrym, to musi być wytrwałość i dyscyplina. Czy każdy proces takiego nauczania od samego początku właśnie się opiera na różnych takich prostych ćwiczeniach i potem krok po kroku stopień trudności? Czy na przykład jesteście w stanie pracować przez cały jakiś semestr nad jednym, powiedzmy, takim utworem bardziej wymagającym? Jak tak bardzo ogólnie to wygląda, taki proces pracy z tą młodzieżą? Znaczy generalnie tak, bo ja uczę i w Domu Kultury, i w Szkole Muzycznej, więc to wygląda w ten sposób, że nawet jeżeli czasem się zdarza tak, że uczeń przychodzi i mówi, że on by chciał zagrać taki utwór i taki. No i jest z mojej strony sytuacja taka, no dobrze, ale to są za trudne rzeczy. No ale ja bym chciał spróbować. No dobrze, próbujemy i okazuje się, że no nie da rady wskoczyć na jakiś tam poziom w momencie, kiedy się minie podstawy. Bo nawet jeżeli, powiedzmy sobie, siedzielibyśmy i dubalibyśmy przez, nie wiem, parę miesięcy jeden utwór, no to i tak w pewnym momencie trzeba się będzie cofnąć i zrobić te podstawy. Więc nie ma, przynajmniej ja nie uczę w ten sposób, że przez, nie wiem, parę miesięcy czy przez pół roku robimy jedną rzecz. Z tego względu, że jest to nudne, po prostu jest to nudne.
więc staram się zaczynać w miarę od początku. Wiadomo, że jest różne, różnie dzieci w różnym wieku różnie przyswajają, więc dlatego mam różne grupy w różnym wieku. I z niektórymi zaczynam od, no, nie, generalnie zaczynam od, nie wiem, od trzymania pałek, od sposobu uderzenia, czyli generalnie od aparatu gry, bo w momencie, kiedy aparat gry, na początku człowiek nie zwraca, czyli na ustawienie rąk, ustawienie pałek, jak się nie zwróci na to uwagi, to jest tak, że człowiek zagra pewne rzeczy, ale w pewnym momencie, jak zacznie grać trudniejsze rzeczy, to mu zacznie po prostu coś nie, zacznie nie wychodzić. Okaże się, że na przykład, nie wiem, źle trzyma pałkę, źle ma rękę ustawioną, że mówiąc bardziej fachowo, aparat zły, aparat gry jest zły. I w tym momencie trudniejszych rzeczy nie da się zagrać, więc ja może dlatego, że jestem właśnie po szkole muzycznej i uczę też w szkole muzycznej, dlatego staram się, żeby to miało ręce i nogi, czyli zaczynam od początku, żeby ten proces, powiedzmy sobie, bo tak się wydaje, że dobra, wejdziemy w trudniejsze rzeczy, to będzie szybciej. Właśnie nie, tak samo jak i z ćwiczeniem w szybkich tempach. Jeżeli chcemy coś szybciej osiągnąć, to musimy zacząć wolno. Tak samo w procesie nauczania. Jeżeli chcemy dojść szybciej do celu, to nie możemy od razu wystartować z jakimiś trudnymi rzeczami, tylko zaczynamy od prostych rzeczy. Wtedy jest ten proces paradoksalnie dużo szybszy uczenia się. Większość instrumentów melodycznych, jak nie wszystkie, mają taki proces notowania nut, że jest pięciolinia, są różne klucze, no i po prostu zapisuje się nuty. A jak to wygląda w przypadku perkusji? Czy macie jakąś własną pięciolinię? No bo wiadomo, że to jest instrument perkusyjny i nie ma tam tej melodii. I jaki jest sposób notowania tego na papierze? Jeśli chodzi o zapis nutowy zestawu perkusyjnego, to jest tak. Czasem się go zapisuje na pięciolinii, czasem się zapisuje na jednej linii, no na jednej linii to może nie, na dwóch liniach. Jest bardzo różny, w zależności od tego, od kompozytora. Ale generalnie zasada jest taka, że nogi zapisujemy na dole, werbel zapisujemy na środku, wszystkie tomy, te, które wiszą na bębnach albo są na ramie, zapisujemy nad werblem. Te, które mamy z boku, czyli tak zwane flortomy, zapisujemy z boku. Wszystkie talerze zapisujemy na zasadzie krzyżyków. Czyli nawet jeżeli hi-hat gramy nogą, lewą nogą, no to jest to krzyżyk. Jeżeli gramy blachy czy krasze, no blachy generalnie, to one są zapisywane na górze w postaci krzyżyków. Generalnie zapis nutowy, jeśli chodzi o wartości, jest taki sam dla wszystkich instrumentów. Czyli tak samo, cały nut, szesnastki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kwestia poszczególnych instrumentów w zestawie, czyli stopa, werbel, hi-hat i tak dalej, no to jest kwestia taka, że one są umieszczone albo na pięciolinii, są odpowiedniej wysokości, tak jak przy dźwiękach, nie? Więc są odpowiedniej wysokości. Bardzo często się te zapisy różnią. Jest ogólna zasada, ta co powiedziałem na początku, czasem zapisy się różnią, dlatego na początku nut różnych jest legenda, gdzie jest opisane, że tu ma być stopa, tu ma być werbel, tu ma być tom i tak dalej. Tutaj jak wspomniałeś, jeśli chodzi o młodych perkusistów, czy ogólnie pewnie jeśli chodzi o perkusistę, to ćwiczenie jest niezbędne. I nasuwa mi się takie pytanie, czy jeśli ktoś mieszka przykładowo w bloku, czy istnieje jakaś taka cichsza alternatywa perkusji do ćwiczenia w domu? Tak, bo na początku jest tak, że na początku jeśli uczymy się w ogóle uderzać, uczymy się trzymać pałki i tak dalej, no to są pady. Pad to jest taka, nie wiem, deseczka, na której jest tam przymocowana guma, przyklejona guma i po tym gramy. Ewentualnie później są perkusje elektroniczne. Ewentualnie są też takie pady, na przykład firma DW wypuściła takie pady, gdzie są cztery pady i pad na stopę, no i wtedy no pad, czyli w zasadzie ten taki placek, czyli to drewienko, naklejona guma na tym albo plastik, wszystko jedno, no i to tylko tyle słychać, tak jakbyśmy, no nie wiem, stukali, nie wiem, o stół czy coś, więc to jest generalnie cicha sytuacja. Wspomniałeś o tej perkusji elektrycznej, czy jest jakaś znacząca różnica między takimi, powiedzmy, droższymi i bardziej kosztownymi perkusjami elektrycznymi od takiej normalnej perkusji? Ogromna jest różnica, jeśli chodzi o perkusję akustyczną i elektroniczną, aczkolwiek są już te takie dobre perkusje elektroniczne, które tam ponad 20 tysięcy kosztują, no to one mają bardzo dobre już możliwości. Natomiast ja grałem przez długi czas na takiej perkusji, no i wolę zdecydowanie akustyczną. Jest inna artykulacja, jest inne uderzenie w ten bęben, no inaczej się to odzywa wszystko. Tu jest słychać, że to jest elektronika. A jakie są koszta takiej perkusji akustycznej? No to powiem tak, że jeśli chodzi o powiedzmy sobie same bębny,
to można już kupić za, nie wiem, 1500 zł, to jest taka najniższa półka. Natomiast ta taka górna półka, no to 20 tysięcy, czasem więcej, same bębny kosztują. Do tego trzeba doliczyć koszt blach. Blachy potrafią kosztować taki set, powiedzmy sobie teraz, niedawno Zillian wypuścił, no to koszt, teraz się zmieniają ceny strasznie szybko, ale rok temu to 5,5 tysiąca kosztowały, no to 4 blachy, więc generalnie ceny są bardzo różne, bo jest bardzo dużo różnych firm. No to zależy też, czy kupujemy tak zwanego Chińczyka, czy jakieś, nie wiem, zachodniej firmy. Jesteś też perkusistą zespołu Blacklight i, co jest oczywiste, gracie dużo koncertów. Co ci sprawia takiej więcej radości i satysfakcji? Nauczanie czy gra z zespołem? Gra mi sprawia więcej satysfakcji, chociaż nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że się przy uczeniu męczę, ponieważ robię to już lat kilkanaście, mógłbym powiedzieć kilkadziesiąt, więc gdybym tego nie lubił, to bym, podejrzewam, już dawno zawód zmienił. Także tutaj, no, to i to jest dobre. No, zależy, jak się do tego wszystkiego podchodzi. Wiadomo, że koncertowanie, no, to jest gra. Uczyłem się po to, żeby grać, nie? Więc tam jakby realizuję to, co chciałem robić, czyli gram. Tutaj uczę, więc, no, ale tak ja bym to na szali, to bym tak wyważył to troszeczkę. Czy gra na koncertach jest dla ciebie męcząca fizycznie? No, to znaczy, nie jestem totalnie wykończony, natomiast jestem zmęczony, ponieważ to muzykę, którą gram, to jest muzyka rockowa. Tam jest dosyć mocne granie, szybkie granie, głośne granie, więc fizycznie, no, to jest męcząca rzecz. Tym bardziej, że ten koncert trwa, no, tam grubo ponad godzinę. Cały czas jednak się dużo dzieje, więc no, fizycznie jest to też męczące. Czy rock and roll stracił twoim zdaniem ostatnio na popularności? Bardzo stracił, z tego względu, że w Polsce, tak jak ja właśnie grałem w tym zespole rockowym, to jest bardzo ciężki rynek. W Polsce bardzo dużo się gra popowej muzyki, no, królujące disco polo wszędzie. To jest kwestia też taka, że jeżeli się coś promuje w telewizji, no to i w radiu, no to ludzie tego słuchają, a muzyka rockowa to jest w Polsce taka, no, nie powiem, że niszowa, no, chociaż można by tak powiedzieć, więc wszędobylska, cała telewizja czasem, no, wystarczy posłuchać i przyjrzeć się, nie wiem, choćby Sylwester, nie? Jaka muzyka leci, no to tam ciężko usłyszeć jakieś rockowe rzeczy, więc z racji tego, no, ludzie słuchają, a jak się tam już, powiedzmy sobie, przez parę lat ludziom wkłada do głowy taką, no to też wrażliwość muzyczna jest zupełnie inna, więc to, bo w latach 80. jednak inaczej ten nasz rynek polski wyglądał. Teraz to wygląda inaczej, więc bardziej jest pop, disco polo, a tam taka muzyka, rock, jak ty nazwałeś, rock'n'rollowa, no to też się gra, no ale no, ciężko się z taką muzyką przebić. A widzisz jakieś rokowanie na przyszłość? Bo można na przykład wspomnieć o zespole Maneskin, który ostatnio rok temu wygrał Eurowizję, co jakby niewątpliwie jest wydarzeniem o tyle niesamowitym, że raczej wszystkim Eurowizja się kojarzy z utworami właśnie popowymi i takimi bardzo mainstreamowymi. A tutaj zespół rockowy, który zwycięstwo Eurowizji jedno, ale ogromna fala popularności zespołem Maneskin przeszła przez całą Europę, jak nie świat. No tak, no to są... bo ja przed chwilą się odnosiłem do tego, co się w Polsce dzieje, nie? W Polsce jest to ciężki rynek. Na zachodzie czy na południe Europy słucha się, jest łatwiej tam się przebić z taką muzyką rockową. Natomiast... ja wiem, no, w Polsce, no, nic się nie zmieni, dopóki ludzie, którzy decydują o tym, co się w Polsce puszcza i co w Polsce leci w radiach, no, jeżeli oni się nie zmienią, no to tu się nic nie zmieni, bo tak jak cały czas obserwujemy, no, teraz są te popularne programy, prawda, Voice Kids czy jakieś tam. I gdzie ci, właśnie nawet ostatnio tak oglądając właśnie taki program, tak rozmawiając z żoną, gdzie są ci młodzi ludzie później? Cały czas mamy tych samych wykonawców na scenie, jak są jakieś większe imprezy, w kółko ci sami ludzie, a ci młodzi ludzie, którzy naprawdę świetnie śpiewają, co się ich widzi w tych programach w telewizji, jakoś tam jest chwilę na fali i później nie ma, nie? Jakie jednostki się tam przebijają, oczywiście coś tam się zmienia, ale generalnie cały czas ta stara kadra gdzieś tam siedzi i jak są duże imprezy, no to oni są zapraszani. Więc tu decydenci musieliby się zmienić, coś tutaj musiałoby drgnąć. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję serdecznie.